Augustów ma swoją aferę taśmową. Wszystko za sprawą radnego albo radnych, którzy w wulgarny i lekceważący sposób określali obecnych na sesji Rady Miejskiej gości. Traf chciał, że ich słowa przypadkiem nagrał rejestrator dziennikarza miejscowego, dziennika powiatowego. Urządzenie docelowo miało nagrywać oficjalne wystąpienia. Dziennik, jak to ma w zwyczaju, opublikował materiał na swojej stronie. Słowa rajców w tle nagrania wychwycili internauci. Jeżeli chodzi o to uprawnienie do wypłaty dotacji w trybie uznaniowym, szeroko i może skrótowo to nazywając. Pytanie, dlaczego sprawa nie jest jeszcze w sądzie? Dziękuję. Myślę, że damy radę poradzić sobie z tą sytuacją szybko. Sprawa oburzyła mieszkańców na tyle, że głos postanowiło zabrać prezydium Rady Miejskiej. Filip Jerzy Chodkiewicz, przewodniczący gremium ze swoim zastępcą Tomaszem Bukhało, przepraszali w imieniu winowajców. Jednocześnie wzywali nagranych radnych, aby odpowiedzialnie przyznali się do winy i przeprosili za swoje zachowanie. Do tej pory nie zabierałem głosu, bo oczekiwałem w dobrej wierze, aż ci, którzy zostali nagrani, po prostu zareagują, przeproszą mieszkańców. To się z różnych przyczyn, nie wiem jakich, nie stało. W związku z tym dzisiaj chciałem za pośrednictwem państwa powiedzieć mieszkańcom, że jest mi bardzo przykro z powodu tych wydarzeń. To jest tak, że radni pracują, angażują się na rzecz mieszkańców, a potem tego typu wypowiedzi psują całą atmosferę, rzutują na opinię o wszystkich radnych, rzutują na opinię o całym organie, o Radzie Miasta. Nie możemy tego akceptować, nie możemy tego tolerować. Dlatego w tym momencie chciałbym wezwać osoby, które dopuściły się takich zachowań, aby po prostu zachowały się jak trzeba, naprawiły swój błąd, wystąpiły, wzięły winę na siebie, przyznały się do tego i przede wszystkim, co uważam jest najważniejsze w tej sytuacji, po prostu przeprosiły mieszkańców. Przeprosiły mieszkańców z tego względu, że rolą radnego jest służba na rzecz miasta, służba na rzecz mieszkańców, a nie tego typu wybryki, których, tak jak mówię, na tej sali tolerować nie będziemy. Na podstawie samego nagrania trudno ustalić, kto dokładnie jest autorem wulgaryzmów. Niemniej z racji miejsca, w którym leżał rejestrator, radni i augustowscy dziennikarze domyślają się, kto jest autorem niewybrednych komentarzy. Tomasz Bukhało zapewnia już, że winowajca nie jest radnym klubu Nasze Miasto, a Marcin Kleczkowski, przewodniczący miejscowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, przyznaje, że winny startował z listy PiS-u, ale nie jest członkiem tej partii. Po przesłuchaniu tych taśm możemy jednoznacznie stwierdzić, że osoby, które uczestniczą w tych nagraniach, o których jest mowa, to nie są radni naszego miasta. Ta sytuacja jest trudna z dwóch względów. Z jednej strony dlatego, że mieszkańcy zostali potraktowani tak jak trzeba, a z drugiej strony ta sytuacja rzuca cień na pracę radnych, na pracę osób, którzy poświęcają się dla miasta. Ze strony naszego środowiska Prawa i Sprawiedliwości bardzo zdecydowane, że tak się wyrażę, oczekiwanie, że radny ten podejmie stosowną reakcję, że zareaguje i spróbuje naprawić błąd. Czy wybrany z państwa listy, ale nie członek Prawa i Sprawiedliwości? Tak jest. Kto to jest? Wolałbym, żeby ten radny z racji takiej elementarnej odwagi cywilnej wyszedł, powiedział do pana redaktora: dzień dobry, jestem autorem tych słów. Chciałbym i pana, i osobę, pod adresem której mówiłem te słowa, przeprosić. Krzysztof Przekop, redaktor naczelny Przeglądu Powiatowego i portalu Dziennik Powiatowy, uważa, że ujawnienie sprawy przysłuży się dla dobra ogółu. Dziennikarzowi nie chodzi już o same wulgaryzmy, co o prezentowany brak szacunku do ludzi. W naszej, w cudzysłowie, aferze chodzi nie o to, że padły jakieś niecenzuralne słowa, bo sam napisałem w tekście, że to się zwyczajnie czasami zdarza, no niech się popiołem posypie głowę każdy, bo tak się po prostu zdarza. Natomiast tu problem polegał na tym, że te słowa były pozbawione szacunku dla ludzi, którzy przyszli na Radę Miasta załatwić jakąś swoją sprawę. Można było powiedzieć: nie, nie załatwimy państwu tej sprawy, albo powiedzieć: załatwimy, ale nie obdarzać im takimi epitetami wręcz. No, posłuchajcie państwo, zresztą my cytujemy, jak to wygląda. To jest porażające, bym powiedział, ten brak szacunku dla ludzi. Co ciekawe, wulgarne komentarze to nie pierwsze zjawisko, które oburza mieszkańców Augustowa. Marcin Dyczewski, miejscowy społecznik, twierdzi, że sam był niestosownie traktowany przez augustowskich samorządowców. Ja osobiście miałem takie przez radnego wypowiedziane na sesji: proszę tego pana więcej na sesję nie zapraszać, nie wpuszczać. A w związku z powyższym sesja jest otwarta dla wszystkich i dziwię się, że radny coś takiego mógł powiedzieć. Proszę państwa, ostatnio, mimo to, że artykuł się ukazał o tych słowach wulgarnych, to dosłownie w kilka dni po fakcie
przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, mieszkańcy byli, potraktował jak osoby, które w ogóle nie istnieją. Ani dzień dobry, ani witamy, ani dopuszczał ich do głosu. No więc jaka poprawa? Artykuł był, powinien się bić w piersi, a tu proszę bardzo, następne spotkanie i tak samo obrażanie mieszkańców. No jak można, proszę Państwa, na komisji, kiedy przyszło kilkanaście osób, nawet nie powitać, nie powiedzieć dzień dobry. No.